Opole to stolica polskiej piosenki, ale to w ogóle miasto żyjące kulturą. Trzy teatry to zobowiązuje, a tutaj wydarzenia artystyczne, które odbywają się w samym mieście, w przestrzeni publicznej, czyli można czegoś dotknąć, zobaczyć, uczestniczyć, podziwiać w nietypowym miejscu zupełnie aktorów. Piąty festiwal, to co nowe, będę się trzymał określenia Nowy Cyrk. I w tym roku zapraszamy na przykład na wydarzenia związane właśnie z estetyką nowego cyrku. Zostałem podpytany, czy będą zwierzęta. Zwierząt nie będzie, dlatego że to ludzie wychodzą z założenia, że są na tyle ciekawi sami i na tyle chętnie do tego zapraszają, że to oni będą ewentualnie budzić sobie coś lekko zwierzęcego, jeżeli będzie potrzeba. Natomiast sztuka nowego cyrku zarówno dla tych najmłodszych, spotykając się na cyrkolekcjach, jak i dobrych 5 godzin zabawy, animacji tutaj właśnie na Placu Wolności pod namiotem cyrkowym oraz wielu instalacjami, które będą zaraz obok po to, żeby wszyscy mogli popróbować się z tym cyrkiem, jak również wyjątkowi akrobaci, duo Flosz przyjeżdżają do nas z Rzymu, czy też z trasy dłuższej, po to, żeby w ciągu 2 dni pokazać nam tutaj najprzeróżniejsze akrobacje, spięte fabułą na Chinese Pole, czyli takim wysokim palu, na którym będą wspólnie urągać grawitacji. I takie było założenie, że wychodzimy z teatrem, wychodzimy ze sztuką teatralną i cyrkową, przestrzeń miasta po to, żeby pokazać walory Opola. Wszyscy artyści, którzy przyjeżdżają tutaj do miasta, chwalą, że miasto jest piękne, jest zielone. Jest mnóstwo tutaj skwerów, placów, które zapraszają i zachęcają do tego, żeby tego rodzaju spektakle i wydarzenia organizować. Mieszkańcy to doceniają, bardzo fajnie to wydarzenie się rozwija. Na pewno tak będzie w tym roku. Trzymamy kciuki za pogodę. Motywem przewodnim jest rzeka, jest woda, więc dużo się będzie działo w mieście. Festiwal zdarzeń artystycznych dzieje się w kilku niezwykłych, urokliwych miejscach Starówki Opolskiej. W tym roku dajemy odsapnąć Stawkowi Barlickiego, czekając aż po remoncie będzie piękny i zawita nas, czy przywita, zaprosi nas w przyszłym roku. Natomiast nie zmieniamy lokalizacji, jeżeli chodzi o to miejsce, Plac Wolności. De facto wiele rzeczy będzie się działo właśnie tutaj. Będziemy gościć na rynku, a ponieważ trzy, cztery przedstawienia czy propozycje zdarzeń to są rzeczy, które się dzieją mobilnie, znowu jakby w pewnej paradzie, w przejściu, to chcemy zawitać i na Mały Rynek, przypuszczam, że i na Placu Sebastiana, na placach czy ulicach Starówki na pewno będziemy się pojawiać w sobotę i w niedzielę, 5-6 sierpnia. Dlatego serdecznie zapraszam, to po raz piąty niezwykłe doznania całymi rodzinami w przestrzeni miejskiej, w centrum miasta można być świadkiem naprawdę wyjątkowych rzeczy. Z jednej strony trzymamy się tradycji niedzielnego spektaklu, godzina 10, cyrkolekcja. Mamy spektakle, które są bardziej refleksyjne dla tych, którzy szukają też teatru ulicznego po prostu. Tak się zdarzy wieczorem w niedzielę Miłość Wyprzedaże rodzimego mojego teatru A, ale będą też takie rzeczy, które są dla ludzi młodych, dla poszukujących właśnie nowego cyrku, akrobatyki, teatr familijny też, Adam Walny, Walny Teatr przyjedzie do nas, niezwykły rzeczywiście lalkarz, aktor, lalkarz, snycerz. Przechodziłem tutaj, doczytując historię Alojzego Smolki, tu jest wspólny nurt, dlatego że on sam też dłubie w tych swoich rzeczach, jest innowatorem, jeżeli chodzi o lalki teatralne. Będzie miał okazję tutaj zaistnieć ze spektaklem Noe, teatr przedmiotu. Najprzeróżniejsze elementy zostaną zamienione w Arkę Noego, tutaj na Placu Wolności. Impreza jest za 2 tygodnie, a informacje dotyczące tego wydarzenia są już na stronie internetowej miasta, na profilach facebookowych i miasta, i wydarzenia, bo festiwal ma również swoją stronę internetową i profil facebookowy.